Gosia. Witam Was bardzo serdecznie i również Państwa, którzy nas oglądają online. Dzisiaj nasze spotkanie będzie prowadził, jeszcze trudno powiedzieć, no nie powiem, że gość, tak, bo nasz kolega Paweł Popielarski, prawnik, były pracownik badawczo-naukowy Instytutu Morskiego, członek Komitetu Obrony Demokracji od samego początku i jeden z inicjatorów i aktywnie zaangażowanych członków właśnie w projekt Akademii Społeczeństwa Otwartego. No więc oddaję Ci głos. Dzień dobry Państwu też ponownie. Gosia, chciałbym przywitać wszystkich tu obecnych. Bardzo, bardzo dziękuję za realne przyjście, jak i tych, którzy będą oglądali nas online. Serdecznie witam. Proszę Państwa, na początku ustaliłem z naszym szefem, panem profesorem Szymkiewiczem, że będziemy dzisiaj rozmawiać na temat relacji polsko-niemieckich. Jak to naprawdę było? Ale postanowiłem skupić się na relacjach polsko-niemieckich, ale nieco rozszerzyć temat. Po prostu chciałbym coś powiedzieć na temat zakłamania historii. Inspiratorem tej lekkiej zmiany tematu był niejaki Władimirowicz, który już dawno temu na Placu Czerwonym bardzo mocno narzekał, jak to matuszka Rosja została napadnięta przez faszystowską Ukrainę i kraje NATO, prawda? A Rosja dzielnie się broni, prawda? I on liczy, że skutecznie się obroni od tej agresji. To był Władimirowicz. Ale spójrzmy na nasze podwórko. Mamy kłamstwo smoleńskie, mamy żołnierzy wyklętych, a dwa dni temu nasza przyjaciela Krzysztof Skiba zostawił na Facebooku taki dla mnie traumatyczny post o naszych, powiedział, znajomych, osoba, które powinniśmy znać. Mówię tu w tym momencie o Mieczysławie Cholewie, Esbeku. Mówię w tym momencie o niewyjaśnionej śmierci Stanisława Pyjasa. No, jak doszedłbym do takiego wniosku, Cezary Łazarewicz, prawdopodobnie to nie była żadna zbrodnia esbecka. To było normalne spadnięcie ze schodów w wyniku zamroczenia alkoholu. Musimy sobie poradzić z tymi mitami, które u nas zagnieździły się. No jeszcze chciałbym wspomnieć, że mamy mit Morawieckiego seniora, który dziennie walczył z okupantem komunistycznym, a jak naprawdę to było, mieliśmy szansę usłyszeć wprost od świadków historyków obecnym Andrzejem Kupidurą w czasie spotkania z okazji 400-lecia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, które odbyło się w ECS-ie. I wszyscy członkowie tej komisji mówili jednoznacznie, kim był zmarły Kornel Morawiecki. Nie chcę tego kontynuować. Wracamy do relacji polsko-niemieckich, do tej historii. Bardzo temat jest o tyle trudny, że ostatnie 100 lat Były traumatyczne w tej historii. Ja dzisiaj pozwoliłem sobie zamieścić na Facebooku taką informację, że równo 90 lat temu, w 1933 roku, 11 maja, czyli 3 miesiące po dojściu Adolfa Hitlera do władzy, kiedy ta władza nazistowska jeszcze nie panowała nad społeczeństwem, Związek Studentów Niemieckich wspólnie z pracownikami naukowymi wyższych uczelni niemieckich i rektorami tych uczelni postanowili spalić książkę Heinego, Ericha Marka, Remarka, Zygmunta Freuda jako książki sprzeczne z duchem. I czy my po takim fakcie możemy się dziwić, że 6 lat później ta
Rzesza Niemiecka zachowywała się w sposób tak potworny. I wielu ówczesnych, których miało dobre, pozytywne wspomnienia z kontaktów z Niemcami, prawda, zadawało sobie pytanie, jak to jest możliwe, że naród kompozytorów i filozofów potrafi się tak zachować. Dzisiaj widzimy, że nie tylko naród filozofów i kompozytorów potrafił się tak zachować, chociaż zachował się ponad miarę. Mam tu na myśli Holokaust. Unicestwienie praktycznie całego narodu żydowskiego, ale widzimy, że nasz sąsiad na wschodzie zachowuje się w sposób równie brzydki. Bardzo oględne słowo. I nasze kontakty z Niemcami no są rzeczywiście skażone tą przypadłością, tą straszną II wojną światową. My na pewno jeszcze przez jakiś czas nie będziemy potrafili się otrząsnąć, może jeszcze z jedno pokolenie będziemy potrafili się otrząsnąć. Ale pamiętajmy, że tak jak my jesteśmy dumni, chwali nas prezydent Biden i ambasador Brzeziński, jak myśmy pomogli Ukraińcom w ubiegłym roku i pomagamy w dalszym ciągu. Ta pomoc nie ustała. Tak samo szeregowi Niemcy, prawda, zwykli obywatele pomogli nam w sposób na tą samą skalę w latach 80. Pomoc praktycznie z Niemiec płynęła do nas cały czas. Być może myśmy zachowali w latach 82, 83, 84 dobre samopoczucie właśnie być może dzięki tym prezentom, drobiazgom pomocy żywnościowej z Niemiec, materialnej. To nam pozwoliło przetrwać te najgorsze lata. Także z jednej strony mamy ten straszny czas II wojny światowej, niewyobrażalnie niezły i nic nie usprawiedliwia. A z drugiej strony mamy lata 80., kiedy oni potrafili wobec najczęściej anonimowych obcych Polaków zachować się w taki ludzie w wspaniały sposób. Także mamy dwie twarze jednego społeczeństwa. Niemcy mają coś takiego w sobie, że jak my Polacy jesteśmy u nich, z wizytą, przejazdem i rozmawiamy z nimi, to oni bardzo często drugie zdanie zaczynają od tego, że czują się winni, czy ich przodkowie, no najczęściej dziadkowie, rodzice zachowali się w sposób tak traumatyczny. Ja tak trochę twierdzę, że to jest trochę taka pycha, że oni po prostu są tak pyszni, że oni po prostu potrafią przepraszać. Ale to jest moje zdanie, moje Polaka. To jest odwaga, ale też... Mam kogo na to stać. Pokazywanie wyższości moralnej. Nie. To jest pokazywanie wyższości. Basiu, będziemy dyskutować. Pozwólcie mówić. Także, wracając do tej naszych relacji polsko-niemieckich, a zacznę z dawnych czasach, mam cały czas z tyłu głowy te straszne relacje sprzed 90 lat. To tylko tyle. Słuchajcie, i teraz tak, no my mieszkamy w Gdańsku. Rzut beretem stąd, w Trątnicy mamy cmentarzystę. To nie jest cmentarzysko słowiańskie. Nawet nikt nie może powiedzieć, że to jest cmentarzysko kaszubskie. To jest cmentarzysko zamieszkałych na tych terenach Gotów. Gotów, czyli Germanów. Podobne cmentarzyska znajdują się i w Odrach, i w Węsiorach, i w Leśnicy. Mamy tego stosunkowo dużo. Bo te tereny zamieszkiwały 2000 lat temu, 800 lat temu, zamieszkiwali Goci. Pytałem się pana profesora Brachta Pondzickiego, jak był na naszym spotkaniu, prawda, jak on sądzi, co się z tymi Gotami stało. On twierdzi, że Goci się wynieśli. Mam trochę inne zdanie. Tak, wynieśli się. Ludzie aktywni, młodzi, prawda, mający siłę wędrować dalej w głąb Europy.
Natomiast osoby niedołężne, starsze, małe dzieci, kobiety zostały tu na miejscu i zostały przyjęte przez następnych najeźdźców. Ci następni najeźdźcy w szóstym wieku to byli Słowianie. To byli, ja bym ich jeszcze nie nazwał Polakami, ale to byli Słowianie dopiero w szóstym wieku. I teraz nasze grzechy dotyczące historii. Wybitny nasz archeolog, profesor Józef Koszczewski, kiedy w latach 30. nauczyciel z miejscowości Wenecja przekazał mu informację, że tam w jeziorze znajdują się szczątki biskupina, prawda? Zaczęli to badać i stwierdzili, no tak, tu mieszkali Prasłowianie. To okrutne kłamstwo. Żadnych Prasłowian nie było. Słowianie przyjeźdźli na tę ziemię dopiero w VI wieku. Wcześniej tę ziemię zamieszkiwali Germani. Czy możemy ich nazwać Niemcami? No nie, ale ich potomkowie między innymi stali się Niemcami. Nie? Tu musimy o tym pamiętać, że tak się zaczynały te stosunki polsko-słowiańsko-germańskie, które z biegiem czasu możemy zamienić na stosunki polsko-niemieckie. Słowianie byli elementem napływowym. Pan profesor Jacek Bijaczka, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przekazał mi taką informację. Otóż jak budowano autostrady, to zanim można było tam pobudować autostrady, trzeba było tam wpuścić archeologów. Archeolodzy Uniwersytetu Torunickiego imienia Mikołaja Kopernika ze zdumieniem stwierdzali, że osady tam odkryte, prawda, odkryte, to były osady germańskie. I to osadnictwo germańskie było nie tylko VI, VII, VIII wiek, ale do XIII wieku na terenach Kujaw i Mazowsza znajdujemy osady germańskie, czyli po prostu nie istniało wtedy coś takiego. Cywilizacja tamtejsza nie była tak zwyrodniała, że jak napadła, najechała dane ziemię, to trzeba było wymordować wszystkich. Nie. Ludność zastana mogła zostać, no tylko musiała w tym momencie uznać nowego wodza, nowego pana, nowych władców. Nie? Natomiast nikt ich nie mordował. I możemy powiedzieć, że my Polacy jesteśmy mieszanką i tych Słowian, których w VI wieku przyjechał, i tych Gotów, którzy nie, prawdopodobnie nie do końca parli na zachód. Pamiętajmy o tym, że Goci, Wizygoci, Goci zachodni dotarli do Hiszpanii, a nawet do, przez Cieśninę Gibraltarską do Afryki Północnej, prawda? To byli Wizygoci. Królestwo Hiszpanii w V-VI wieku naszej ery to było Królestwo Wizygotów. Arabowie podbili Królestwo Wizygotów. Być może potomków tych Gotów, którzy mieszkali tu na naszej ziemi. To były te czasy dawne. Tu chciałem jeszcze coś powiedzieć na temat, jak to się mówi, cywilizacji, czy my jesteśmy bardziej do przodu, w sposób cywilizowany zajmujemy się naszymi dziejami, czy też po prostu nie dosiadłem nam coś takiego wspomnieć. Niemcy mają takiego bohatera z tamtych czasów, sprzed 2000 lat, takiego Arminiusza. Arminiusz to był obywatel rzymski, Germanin, który uciekł, wrócił do przodu i stanął na czele armii tej germańskiej. I udało mu się pobić takiego wodza rzymskiego za czasów cesarza Oktawiana, Arminiusza. A Arminiusz pobił Varusa. Cesarz August Oktawian do końca życia płakał, mówiąc: Varusie, zwróć mi moje 3 legiony. Pobili, wycięli w pień Germanię, nie nazywajmy jeszcze Niemców, 3 legiony. Ale uwaga,
ten znienawidzony Elmańusz miał żonę. Żona była w stanie błogosławionym i wpadła w ręce Rzymian. Co zrobili Rzymianie? Dali jej miejsce zamieszkania w Rawennie i ona do końca życia tam mieszkała. Przecież Rzymianie nie będą walczyć z kobietami. Co z tego, że ona była, jest żoną największego ich wroga? To tak a propos postępu cywilizacyjnego, jakiego my osiągnęliśmy. Między innymi myślę w tej chwili o relacjach, które słyszymy z naszej wschodniej Europy, co tam się dzieje. Historyczny kontakt Polan, też bym ich jeszcze nie nazwał Polaków, nie na swoich Polakami, z Niemcami już, bo to już było po podziale cesarstwa Karola Wielkiego na trzy części, część to zachodnia niemiecka, stworzyła już za Ottona na początku X wieku cesarstwo, uwaga, taki twór dziwny, nazywał się to Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. No i oni stawili się z wodzem Polan, niejakim Mieszkiem, pod Cedynią. No, Niemcy dostali manto, dostali niezłe manto. I można powiedzieć, że te pierwsze stosunki to tak raczej jak mężczyzn są. 3-0. Na naszą korzyść były. Niezależnie od Mieszka, dzielnie walczył wtedy z Niemcami, czyli te relacje polsko-niemieckie, no były, tak jak bym powiedział, dość ostre, prawda, na osobę. Dzielnie walczył z Niemcami. Bolesław Chrobry, między innymi jego pokój w Budziszynie, zawarty w 1018 roku, to było jedno z chwalebnych traktatów pokojowych, prawda, które zawarła Polska, bo nie dosyć, że ocalił wszystkie ziemie dzisiejsze, to jeszcze Lipsko i Łużyce na terenie dzisiejszych Niemiec, Bautzen, prawda, i Cottbus przyłączył do Polski. Dobrze, to były te bójki. Uwaga, to taka też śmieszna konstatacja. Przeciwnikiem Chrobrego był Henryk II, święty Kościoła rzymskokatolickiego. Natomiast nasz Bolesław Chrobry, święty za mocno nie był. Jego zachowanie w Kijowie, kiedy dokonał gwałtu na siostrze władcy Włodzimierza Kijowskiego, to chwalebnie nie należy, a my tak jakoś unikamy takich brzydkich, drastycznych postępów naszych wspaniałych bohaterów historycznych. No ale dobrze, to był Bolesław Chrobry. Uwaga, następny władca koronowany, Mieszko II został koronowany przy pomocy interwencji niemieckiej, ponieważ po śmierci Bolesława Chrobrego nastąpił bunt. Coś podobnego jak mamy obecnie. Mazowsze się zbuntowało i nastąpił ogólny rozgardiarz w tym kraju. Wszelka władza, jak to się mówi, ustała i dopiero przy pomocy posiłków niemieckich, wojsk niemieckich, Mieszko II wszedł do tego kraju, wprowadził tu porządek. Uspokojenie nastąpiło dopiero w czasie rządów jego syna, Kazimierza Odnowiciela. W zasadzie wydawałoby się, że tutaj Niemcy nie mają jakichś wielkich pretensji, problemów. No niestety za księcia, nie władcę, nie króla, Bolesława Krzywoustego nastąpiło kolejne starcie z Niemcami. Mamy wojnę, która skończyła się bitwą na Psim Polu. Przedtem była obrona Głogowa. Czyli to było kolejne starcie z Niemcami. Kolejne starcie. Uwaga, jego syn Władysław Dygnaniec, wyrzucony przez braci z Polski, wrócił
do Polski przy pomocy posiłków niemieckich. Bo ci nasi piesi piastowie mieli taką przypadłość. Oni z Niemcami wojowali, ale najchętniej wchodzili w koligacje małżeńskie właśnie z Niemkami. Prawda? Także w okresie, kiedy już, jak to się mówi, mieliśmy władzę w Polsce Wacława Krzywoustego, czy jego ojca Wacława Hermana, ci nasi władcy, oni tak Słowianami to już tak byli w 1/4, a może w 1/8, ponieważ z reguły małżonki tych naszych władców to były Niemki. To były Niemki. I tu następuje koniec tych zbrojnych relacji polsko-niemieckich. Cesarz rzymski narodu niemieckiego, znany Państwu na pewno, Fryderyk Barbarossa, jako ostatni, zainterweniował na rzecz Władysława Wygnańca, pobił pozostałych książąt pod Poznaniem, w Krzyszkowie zawalił układ, w którym wcale Fryderyk Barbarossa tak nie wyrażał zainteresowania tym, żeby tego Władysława Wygnańca wprowadzić na tron jako księcia seniora ówczesnego państwa. No, nazywajmy go powoli państwem polskim, prawda? Nie wyrażał zainteresowania. I koniec. Nie mamy dalszych relacji polskiej. Cesarze rzymscy skupili, narodu niemieckiego skupili się na wyprawach krzyżowych, na walkach we Włoszech, prawda, o dominację. Natomiast tu nie byli zainteresowani. Być może nie byli zainteresowani dlatego, że tu nastąpiło rozdrobnienie się dzielnicowe i pojedynczy władca, prawda, władca książę na danej dzielnicy nie stanowił dla nich jakiegokolwiek zagrożenia. No ale w 1226 roku pojawia się problem. Ja muszę powiedzieć, mam osobiście z tym problem, bo pojawiają się krzyżacy. Pojawiają się krzyżacy. I mam osobiście ten problem, czy zaliczyć relacje z krzyżakami do relacji polsko-niemieckich. Niestety, my jesteśmy trochę wychowani, przynajmniej część z nas, na tej propagandzie tysiąclecia państwa polskiego, filmu Krzyżacy, o breweriach strasznych, którzy ci krzyżacy wyprawiali, prawda, i o tej Niemczyźnie, która szła na wschód, prawda. Na wschód szli krzyżacy, prawda. Tymczasem zwróćcie Państwo uwagę na proporcje. W tej sławetnej bitwie pod Grunwaldem prawdopodobnie obydwie strony miały siły mniej więcej równe, gdzieś około 30 tysięcy żołnierzy po obydwu stronach. No. Krzyżaków było 220. Uwaga, 220 krzyżaków. No i Polacy, albo może wojska pod wodzą Władysława Jagieły dokonały takiego czynu. No, wymordowały ich wszystkich krzyżaków. Także trudno mówić. Chichotem historii jest okoliczność, że w czasie bitwy pod Grunwaldem wojska krzyżackie wydawały rozkazy w języku polskim, bo najczęściej w tych wojskach służyli mieszkańcy tych naszych ziem, tak jak to dzisiaj ta Rzeczpospolita nasza jest, ale mówiący językiem polskim. Nie wiem, czy ten Ślązak, który służył temu wojsku krzyżackiemu, się czuł Polakiem, czy on się czuł tylko Ślązakiem. Jego interesem było, żeby wspomóc zakon krzyżacki, a nie wspomóc króla Władysława Jagieły. Teraz tak, a jeżeli chodzi o Władysława Jagieły, no nie bardzo mówił w języku polskim. On tam ponoć mówił, tam są takie wieści, że tak, że opanował polszczyznę, ale nie bardzo mu to wychodziło. I wieść gminna niesie, że pod Grunwaldem wojska polskie wydawały, dowódcy wojskowi wydawali rozkazy w języku rusińskim. Także tak to wtedy wyglądało. I rzecz bardzo charakterystyczna. Jak
Władysław Łokietek zjednoczył nas, nasz kraj, prawda? I pojawiła się pierwszy raz nazwa Korona Królestwa Polskiego, dotyczące państwa polskiego, Krzyżacy raczyli odebrać nam Pomorze Gdańskie. No i mamy taką informację, taką legendę, że wymordowali, była rzeź Gdańska. Tylko kogo Krzyżacy wymordowali? Mieszkających tu Lubeczan. Lubeczan, mieszkańców Lubeki, którzy osiedlili się tu, kolonizowali te ziemie. I mieliśmy taki cel, że ta świadomość tego, że to byli Niemcy i oni atakują Polskę, moim zdaniem, proszę, potraktujcie to, nie istniało. Nie istniało. I mam wielką trudność potraktować tych Krzyżaków jako przedstawicieli nacji czy dążeń narodu niemieckiego, który przenasłów. Granica ukształtowana za Władysława Łokietka, polsko-niemiecka, zaliczam już po tej stronie niemieckiej i Śląsk, i Pomorze Szczecińskie, i ziemię lubuską, dotrwała do 1772 roku. Nie było żadnej wojny, żadnego konfliktu. Były tam oczywiście takie incydenty, że wielki mistrz zakonu krzyżackiego urwał trochę polskiej ziemi, tak zwaną Markię Wschodnią i zajął na krótki okres na rzecz państwa krzyżackiego, ale to były drobne incydenty. I to Paweł Jasienica obliczył, że ilość napadów litewskich na koronę Królestwa Polskiego była przeważająca w stosunku do ewentualnych napadów państwa krzyżackiego na tą koronę Królestwa Polskiego. Między pokojem kalickim, który zawarł Kazimierz Wielki w 1341 roku, a bitwą pod Grunwaldem, panował tu idealny spokój. Także żadnego juranda tam oślepić nie mogli Krzyżacy, bo nie było takich konfliktów. Natomiast rzeczywiście Mazowsze było często najeżdżane przez, jak to się mówi, agresywnych Litwinów. Uspokoiło się to dopiero po Unii w Krewnie, kiedy to Władysław Jogiało, zresztą wielki zdrajca litewski, tak go uważają, prawda, na Litwie, postanowił za cenę małżeństwa z Jadwigą i objęcia tronu polskiego uspokoić te nastroje. I nastąpił proces, taki powolny proces unifikacji obydwu tych narodów, czyli litewskiego i polskiego. Nie zapominajmy o tym, że większość państwa litewskiego to nie byli Litwini, ale to byli Rusini, Białorusini i Rusini, przyszli Ukraińcy, przyszli mieszkańcy Wielkiego Księstwa Kijowskiego. To były te relacje wojskowe, ale w międzyczasie my zaobserwujemy taki proces. Ziemie polskie podlegają kolonizacji ze strony żywiołów mówiącego językiem niemieckim. Bo tu stosunkowo było, jak to się mówi, pusto. Pamiętajmy, że przez te ziemie przeszły najazdy tatarskie i one były opustoszałe. Było dużo ziemi do skolonizowania. Natomiast Europa Zachodnia była przeludniona. Jednych zresztą z powodów wypraw krzyżowych było to przeludnienie, bo dzięki temu ludzie aktywni ruszyli na wschód, uważają, że tam czekali ich świetla na przyszłość. Była ta kolonizacja. Zakładano w Polsce miasta. W XIII i XIV wieku powstało mnóstwo miast na prawie magdeburskim,
w środkowej Polsce, a tu u nas na wybrzeżu, na prawie lubeckim. Na prawie lubeckim. No między innymi Gdańsk formalnie powstał w 1348 roku. Założyli go Krzyżacy. Założyli go Krzyżacy, to żeby było jasne. No i ta ludność, ona nie miała ambicji politycznych. Ona chciała, jak to się mówi, dobrze żyć. Poziom życia ludności wiejskiej na terenie, który dzisiaj nazywamy Polską, a wtedy nazywa się Koroną Królestwa Polskiego, był w XV wieku nieomal dwukrotnie lepszy, wyższy niż poziom życia mieszkańca dzisiejszej Francji czy Niemiec Zachodnich, tak się powiedzieć. I oni tu chętnie, tu był dobrobyt. Chciałem wam powiedzieć o jednej rzeczy. W XV wieku ziemie Zakonu Krzyżackiego to był najbardziej rozwinięty skrawek Europy. Tu panowało najwyższa stopa życiowa. I PKB, jak myśmy dzisiaj powiedzieli, tego państwa było najwyższe w Europie. To było bardzo dobrze zorganizowane państwo. To było bardzo dobrze zorganizowane państwo. Już pomijając ten fakt, że jak metodycznie oni zajmowali się tą kolonizacją. Niestety to brzmi okrutnie, prawda? Bo oni niszczyli tych Prusów. Oni niszczyli tych Prusów, nie? Ale oni mieli taką metodę. Od Torunia poczynając, wyruszali na północ, wędrowali tak długo, aż zapadł zmierzch. Aha, to znaczy my zaczynamy tu budować grodzisko albo zamek. I dalej już nieśli, tylko budowali ten zamek. Następnie się rozchodzili, gwiaździście. Też o dzień naprzód i budowali kolejne zamki. I w ten sposób dotarli do Elbląga, Pieniężna, a przy pomocy króla czeskiego dotarli aż na Pregołę i założyli królewiec. Założyli królewiec. Nazwali go królewcem, ku czci właśnie króla czeskiego, który pomógł im opanować tę ziemię. Nie wiem, czy jesteście Państwo świadomi, że w Kościele Mariackim w Krakowie, czyli można powiedzieć w tym centrum polskości, kazania na mszy w języku niemieckim były, jak to się mówi, wygłaszane do 1537 roku. Dopiero wtedy stwierdzono, że zainteresowanie tymi kazaniami już jest tak nikłe. No dobra, no to przejdziemy na język polski. Przejdziemy na język polski. Do tego że. Uwaga. Mamy potem, Sienkiewicz to opisał, takie brzydkie zachowanie elektora pruskiego i brandenburskiego. Fryderyka w czasie najazdu szwedzkiego. Ale chciałbym wam powiedzieć, i to są badania pana profesora, oczywiście nieżyjącego już, Adama Kerstega, który dotarł do źródeł i badał to, że ten potop szwedzki to wyjątkowo szpetnie wywołała strona polska. Szwedzi chcieli tylko, aby strona polska zrzekła się tytułu króla szwedzkiego, którego posiadali Mazowie. Koniec. Nie ma żadnego konfliktu. Strona polska nie tylko nie zrzekła się tego tytułu, ale jeszcze zaostrzała tę kronę. No i w związku z tym ci Szwedzi ruszyli na tą Polskę. I uwaga, ten elektor brandenburski, prawda, książę pruski, on bardzo długo stał po stronie króla Jana Kazimierza. Po prostu już
Szwedzi opanowali całą Rzeczpospolitą i on nie miał innego wyjścia. Bo Szwedzi by mu po prostu przewrócili całe państwo do góry nogami. Gdyby nie zgodził się stać sprzymierzeńcem króla szwedzkiego. Ale że on długo nie też był tak rok z małym hakiem. Potem chętnie wrócił do przymierza z cesarzem austriackim, który stanął w obronie Polski, z cesarzem rzymskim narodu niemieckiego, który był wtedy Austriakiem, na Habsburgu. I jak to my wszyscy wspólnie żeśmy przegonili tych Szwedów, to tylko tyle. No i następują czasy zaborów. To jest rok 1772. I teraz też ja nie chciałbym się tu wymądrzać, ja się tutaj powołam na autorytet pana profesora Jana Sowy, który w swojej książce Fantomowe Ciało Króla powiedział wprost. No, te zabory dla szarego, przeciętnego mieszkańca Rzeczpospolitej to było coś dobrego. Bo przed zaborami każdy szlachcic mógł swego pańszczyźnianego chłopa skazać, jego córkę zgwałcić i pozostawał bezkarny. A tu nagle wchodziła administracja pruska. Chodziła administracja pruska i powiedziała: wolnego. Sądownictwo należy do państwa pruskiego. Żaden szlachcic nie będzie tutaj szarogęsił się. Zresztą tradycja pańszczyźniana na Kaszubach nie istnieje. Praktycznie nie istnieje. O ile ja się spotkałem z taką tradycją tam w okolicach Kazimierza Dolnego i Lubartowa, to tutaj nie. Tutaj tej tradycji nie ma. Ona zanikła już bardzo, bardzo wcześnie. A takim legendą, jak zyskała ta ludność powtarzaną na Kaszubach, jest przypadek młynarza z Kościerzyny, który nie wiemy w którym roku. Fryderyk Wielki, drugi, prawda, umarł w 1780 roku. To musiało być między 72 a 80 rokiem. Otóż młynarz przegrał sprawę z królem pruskim przed sądem w Kościerzynie. Przed sądem w Kościerzynie. No wiadomo, no sąd w Kościerzynie to wiadomo co. Z królem pruskim co by tam. U nas Dudą nie można w tej chwili wygrać procesu, a co do tego z królem pruskim. No to młynarz był raptus, zdenerwował się i wypadł z tego sądu. Okrzykiem: są jeszcze sędziowie w Berlinie. I odwołał się do sądu berlińskiego, od wyroku do sądu zwierzchniego w Berlinie. Czyli wyobraźcie, to chodziło o jakiś spłachę ziemi, który administrator w imieniu króla pruskiego zabrał. Tam, ja mam takie przypuszczenia, że ponieważ Człuchów był starostwem królewskim i skoro władzę objęli tu Prusacy, to prawdopodobnie Człuchów i okolice przeszły na własność króla pruskiego. I tam jakiś nadgodliwy administrator musiał mu tam obciąć jakiś płachetek ziemi. No i wyobraźcie sobie, młynarz wygrał przed sądem w Berlinie. I król pruski musiał mu zapłacić stosowne odszkodowanie i zwrócić ziemię. To jest legenda. Zaznaczam, że Francuzi mówią, że ten przypadek miał miejsce w Poczdamie. No ale słuchajcie, nam milsza jest opowieść o młynarzu spod Kościerzyny. I muszę wam zaznaczyć, że te zabory, przynajmniej do końca epoki napoleońskiej, one nie były takie traumatyczne. One nie były takie traumatyczne. Zresztą żadnej ze stron, z tych trzech stron, nie były traumatyczne. Rosjanie na przykład zachowali wszystkie urzędy, stosunki własnościowe zachowali. Po prostu to było tak duże przejęcie tak dużych terenów, że po prostu władcy, ci trzej władcy i cesarzowa Maria Teresa
i król pruski Fryderyk i cesarzowa Katarzyna, oni byli, jak to się mówi, nie mogli przetrawić tej dużej ilości terenów, ziem, które przejęli. I te rządy były w miarę po prostu łagodne, w miarę sympatyczne. Przepraszam, że używam takiego słowa sympatyczne. Najgorzej było w zaborze austriackim, bo następcą Marii Teresy był Józef II, to był służbista, to był biurokrat i on na tych ziemiach wprowadził takie silne rządy biurokratyczne. Tam dużo urzędnicy szarogęsili się i to się odbijało jakoś negatywnie na po prostu na tej ludności. Ale to przepraszam bardzo, to jest taki wkręt, nie dotyczy stosunków polsko-niemieckich. Ale uwaga, urzędnicy austriaccy raportowali do Wiednia, że to społeczeństwo, ci chłopi w niedzielę piją wódkę, nie chodzą do kościoła i w ogóle, jak to się mówi, nie potrafią pomyśleć w jakiś sposób głębszy, a przecież państwu austriackiemu zależało na rekrutach. Czyli coś tu trzeba zrobić. No i Maria Teresa wydała dekret. Jeżeli ktoś nie pójdzie w niedzielę do kościoła, płacić żywo. No i tym wszystkim Galicjakom weszło to tak w krew, że do dzisiaj chodzą do kościoła. Uwaga, idziemy dalej. Po Napoleonie mamy jakby pół ciężkości przesunął się rzeczywiście na wschód. Naszym głównym wrogiem stało się cesarstwo rosyjskie. I mamy to powstanie listopadowe. I tutaj uwaga, tutaj te relacje polsko-niemieckie, jak to wygląda. Bardzo dużo poddanych króla polskiego uczestniczyło w powstaniu listopadowym. Mamy taką sławną postać, Dezydery Kłapowski. Wspaniała postać. Walczył powstanie. I uwaga, po upadku powstania w 1931 roku Wojsko Polskie przesuwało się na zachód, w okolicach Brodnicy przeszło przez granicę rosyjsko-pruską. No, Prusacy rozbroili tą armię, no i co? No idźcie sobie dalej na zachód. Zostawili ich. Opowieści o tym, jak ci wygnańcy byli żołnierze tej armii w powstaniu listopadowym, byli witani w Niemczech. Mamy ich w ikonografii, ich w relacjach. No, wspaniałe. Najlepsi nasi przyjaciele to Niemcy w tamtym okresie. Niestety w Niemczech nastał wybitny, ja osobiście uważam to wybitny, wybitna postać, Otto Bismarck, i zaczął te Niemcy jednoczyć. Tylko, o ile my dzisiaj, mam nadzieję, że skutecznie, jednoczymy się w sposób dobrowolny, to Otto Bismarck doszedł do wniosku, że on zjednoczy, jak to się mówi, ogniem z żelazem te Niemcy. Prawda? I wydawałoby się, że był genialny, że dokonał tego dzieła. Ale nie. On był początkiem tego zła, które nastąpiło w Niemczech. I to też na początku się nie zapowiadało takiego, bo zaraz przystąpię do tej relacji, jakiej Niemiec miał w stosunku do Polaków, ale muszę wam powiedzieć, że pierwszą wojnę, którą wywołał Bismarck, dążąc do zjednoczenia, była wojna z Danią. Wspólnie z Austriakami. Wygrali oczywiście Prusacy tą wojnę. Duńczycy do dzisiaj nie to pamiętają. Lecili to pamiętają. I trzy lata później, w 1967 roku, Bismarck wywołał konflikt z Austro-Węgrami, bo już w wyniku reform Franciszka Józefa Austria, Cesarstwo Austriackie zamieniło się na Cesarstwo Austro-Węgierskie. Jakby nastąpiła taka unia z Węgrami. No i pod Sadową Prusacy, nowoczesna armia, lepiej uzbrojona, no pokonała armię austriacką. Następnego dnia po bitwie w namiocie króla polskiego jest narada.
no to co, no to po prostu wyjdziemy do Wiednia i urządzimy paradę zwycięstwa. No i przepraszam bardzo, tu siedzi król pruski, tu siedzi Wisła i on zapłakał. I on zapłakał przy tym stole, w tym nagrodzie. Co ci się stało? Po prostu, jeżeli my wejdziemy do Wiednia i urządzimy paradę zwycięstwa, to Austriacy do końca życia mi tego nie zapomną. I przez kilka pokoleń będziemy mieli antagonizm austriacko-niemiecki. No, nie wiem, czy generałowie pruscy byli tak mądrzy, czy król pruski, Wilhelm, późniejszy cesarz, Wilhelm Wierzy, był tak mądry. Tak, masz rację. I wycofali się. Po zwycięstwie bez jakichkolwiek konsekwencji wycofali się z Czech, bo Sadowa była w Czechach, prawda, i tam jedynym utratą, jaką Austria poniosła w tej wojnie, była utrata, bo Austriacy wspólnie z Niemcami zdobyli na Duńczykach Schleswig-Holstein. I Austriacy rzekli się praw do Schleswig-Holstein w tej wojnie. Czyli praktycznie rzecz biorąc, żadna strata. Żadna strata. Zabrakło tej mądrości Bismarckowi już w konflikcie z Francją. Prawda? Bo on naprawdę, żeby zjednoczyć Niemcy, wcale nie potrzebował robić sobie z Francji wroga. Prawda? A następny krok, jaki zrobił, to zaczął walczyć z Polakami, ponieważ stwierdził, że żywioł Polski zagraża Rzeszy Niemieckiej. I stąd mamy te brewerie w postaci właśnie Kulturkampfu. Mamy to prześladowanie Kościoła katolickiego i w ogóle katolików. I może tak, jeżeli po prostu chcielibyśmy uznaleźć, dlaczego przyczyny, dlaczego Henryk Sienkiewicz napisał Krzyżaków, no to znajdujemy, prawda, w tym Kulturkampfie, prawda, okupanci, zaborcy rosyjscy z miłą chęcią przysłuchiwali się tym odgłosom z Polski płynących przeciwko Niemcom. I rota Marii Konopińskiej, naszej idolki, prawda, była między innymi owocem właśnie tych takich reminiscencji antyniemieckich, wynikających zarówno z Kulturkampfu, prześladowania Kościoła katolickiego, uwięzienia kardynała Leduchowskiego i komisji kolonizacyjnej. Uwaga, komisja kolonizacyjna była tak dzielna, że w pewnym momencie ilość majątków ziemskich po stronie Polski zwiększyła się, a nie zmniejszyła się. Mimo ogromnych nakładów finansowych, jakie państwo niemieckie jak to się pakowało do tej komisji kolonizacyjnej, żeby ona wykupywała ziemię z rąk polskich. Słuchajcie, ja się dopatruję tutaj, dlaczego to poniosło Polskę. Ja się tu dopatruję rzeczywiście w systemie niemieckim, gdzie silną pozycję miało sądownictwo. I taki mój ulubiony bohater tamtych czasów to jest hrabia Władysław Zamoyski, właściciel Kurnika, który wielokrotnie był karany za, w cudzysłowie bym powiedział, wyskoki. Właściciel Kurnika, ale też wykupił dla Polski Tatry. Prawda? To pamiętajmy o tym, że zastawiając Kurnik, wykupi Tatry. Prawda? Jeżeli dzisiaj do Morskiego Oka jeździmy jako do naszej ziemi, prawda, i nie wyobrażamy sobie, żeby Morskie Oko nie należało do Polski, to zawdzięczamy to Władysławowi Zamoyskiemu. Otóż ten Władysław Zamoyski często był karany przez władze pruskie różnymi grzywnami. I on się odwoływał do tego, do sądu w Berlinie i najczęściej wygrywał. Anegdotą, tutaj muszę wam powiedzieć, Władysław Zamoyski czasami on powiedział, że on żadnej kary nie będzie płacił. Jak już mam mieć karę, to on idzie odsiedzieć. I rzeczywiście
złapali go, siedział w Moabicie, tam jakiś taki wyrok typu tam 6 tygodni, 3 miesiące. No ale tak się pechowo złożyło, że w tym czasie królowa Wiktoria miała urodziny, no i wszyscy wnucy zjeżdżali do Londynu. No i między innymi Kaiser Wilhelm zjechał do Londynu. No ale urzędnicy brytyjscy powiedzieli, nie przystąpisz do audiencji z babcią, królową Wiktorią, bo hrabia Zamoyski siedzi w Moabicie. No i po prostu musieli wypuścić hrabiego Zamoyskiego, żeby Kaiser Wilhelm, wnuk, to jest bardzo bliska rodzina, bo najstarsza córka królowej Wiktorii wyszła za mąż za Fryderyka, ojca Kaisera Wilhelma. Ojca cesarza Wilhelma wyszła. No to najbliższy wnuk, prawda? No i tak to się rozbiegło. I teraz słuchajcie, ja chciałbym wam też tutaj powiedzieć taką jedną rzecz o mądrości. Z trudem to mówię, bo czasy były okrutne. Czasy Kongresu Wiedeńskiego. Czasy Kongresu Wiedeńskiego. Bo i uwaga, Kongres Wiedeński został zwołany po pokonaniu Napoleona. Po pokonaniu Napoleona, czyli tym winnym, prawda, tym pobitym była Francja. I ówczesnym, jak to się decydentom, nie zabrakło wyobraźni i mądrości politycznej. Oni doszli, o nie, o Francji. Pokonaliśmy Napoleona. Francja jest mocarstwem zwycięskim i uczestniczy na pełnych prawach w Kongresie Wiedeńskim. Tymczasem zabrakło tej mądrości naszym decydentom po I wojnie światowej i uczynili Niemcy tym pokonanym przez aliantów w I wojnie światowej. No i sądzę, że to było dobre, to była dobra gleba do tych brewerii, jakie nastąpiły w latach 30., kiedy chęć odwetu za przegraną w I wojnie światowej spowodowała to, że ci Niemcy, słuchajcie, to nie ma znaczenia, że tam ci bezrobotni Niemcy przystępowali do SR. Ale jeżeli jednym z filarów europejskiej filozofii, Martin Heidegger, był aktywnym hitlerowcem, to ja coś tu nie rozumiem, prawda? I winie autorytarne rządy, jakie nastąpiły w Niemczech, a po glebie dla tych rządów było dlatego, że musimy, jak to się mówi, odwdzięczyć się za upokarzającą porażkę w I wojnie światowej. Nie można tak upokarzać drugiej strony. Jest to mój wniosek. I słuchajcie, ja chciałem tutaj wam powiedzieć coś takiego. Jak wyglądały Niemcy w 1945 roku? Amerykanie sprowadzili od siebie, tam sprowadzili socjologów, żeby w sposób nieemocjonalny zbadać te umysły niemieckie. Prawda? I co im wyszło? Bardzo dobrze, że Amerykanie karzą tych zwyrodnialców hitlerowskich na śmierć. To był bardzo dobry postępek Amerykanów. Niemcy sekundowali im, tak, należy ich skazać, prawda, i powiesić. To jest był bardzo dobry ruch. Ale narodowy socjalista wcale nie był taki zły, tylko nastąpiły wypaczenia. To jest 40. A kim był Hitler? Hitler to był mąż stanu, który miał pecha. Trzecie pytanie. Miał pecha. I teraz tak, denazyfikacja Niemiec. Można powiedzieć, że no nie powiodłeś. No nie powiodłeś. Ale co im się udało? Udało im się oświadczyć.
takie pola denazyfikacyjne. Oświata, sądownictwo, wymiar sprawiedliwości i gospodarka. Jak Anglicy wyrzucili nazistów z zakładu Volkswagena z Wolfsburgu, to następnego dnia nie mógł to pracować. Musieli wszystkich przywrócić. Prawda? Ten zwyrodnialec, Chrysler, który po prostu wieszał uczestników zamachu lipcowego na Hitlera, prawda, wieszał na hakach w Berlinie, prawda, Chrysler, był do końca życia w Schleswig-Holsztynie sędzią do spraw hipotecznych. Prawda, z boku, tak, schowany mniej z boku. Zresztą nasi komunistyczni sędziowie też, tak, z boku dotrwali do końca, do emerytury. Nie powiodła się zmiana do tego stopnia, że jak w 1957 roku prokurator generalny Hessen Franz Bauer wpadł na tron Adolfa Eichmanna, zawiadomił na początku Szymona Wiesenthala, że go ma. Potem ustalił, gdzie Eichmann mieszka, przebywa i nie zawiadomił państwa niemieckiego. On, wysoki urzędnik Bundesrepubliki, nie zawiadomił państwa niemieckiego, tylko zawiadomił Mossad. I dzięki temu mieliśmy proces Eichmanna w Jerozolimie. Także tak to wyglądało. W wyniku rzeczywiście zmiany pokoleń dopiero w Niemczech nastąpiła taka zmiana i może tu reprezentuję nie tą opcję, którą byśmy chcieli usłyszeć, ale uważam, że w tej chwili społeczeństwo niemieckie, żadne państwo, ani polskie, ani niemieckie, tylko społeczeństwa nasze są sobą sprzymierzeńcy, sprzymierzone. Jeżeli mamy jakichś sprzymierzeńców, to mamy społeczeństwo niemieckie. To mogę wam tyle powiedzieć. Nie wiem, już dalej nie będę kontynuował, bo tych faktów było za dużo. Ja bym bardzo prosił o pytania, o takie zagonienie mnie gdzieś do kąta, w kościół. Bardzo chętnie odpowiem na pytania. Dzięki za to wystąpienie. Zresztą w ogóle fajnie, że podjąłeś ten temat, który jest u nas ciągle aktualny, tak? Bo my tak mamy skodowane właściwie, że ci Niemcy to są tacy źli właśnie, o tej II wojnie światowej się tylko myśli. Więc dobrze, że przypomniałeś, że tak naprawdę w całej historii tego sąsiedztwa naszego, tych konfliktów zbrojnych wcale nie było dużo, tak? O czym jakoś tak się nauczymy. I jako, że ja jestem przy kursie, to chciałabym od razu zadać pytanie, potem no oczywiście oddaję głos państwu. Chciałam zapytać Paweł, jak ty uważasz, jak miał być wpływ na oświatę, na edukowanie młodych ludzi, to co uważasz, że powinno się zmienić? W którą stronę powinno pójść nauczanie historii, żebyśmy my właśnie nie patrzyli na nasze relacje polsko-niemieckie przez pryzmat i też z innymi również sąsiadami przez pryzmat Sienkiewicza, który był pisarzem, tak? No nie zapominajmy, że Sienkiewicz to był powieściopisarz. Zresztą dobry powieściopisarz, pomimo tego można się z nim nie zgadzać w wielu rzeczach, to pamiętajmy, że on żył już na przełomie XIX i XX wieku, więc ta mentalność była zupełnie inna. Poza tym on był pisarzem. Pisarz nie ma w ogóle obowiązku, nawet historyczne, jakieś prawdy historyczne przekazywać, chociażby weźmy powieści Dima, francuskie, no to nas z historią Francji mają niewiele wspólnego i to nie jest nic złego. Więc co takiego zrobić, żebyśmy my się nie z Sienkiewicza uczyli historii, tylko chcę, żeby były młodym ludziom. Gosia, ja nie jestem pewny, czy mam prawo się tu wymączać, ale ja bym przede wszystkim dążył do tego, żeby powstał uniwersalny europejski podręcznik historii. Uniwersalny, żeby w tym podręczniku było napisane, prawda, że dobrze, no Niemcy są źli, oni to mają napisane i oni muszą się tego uczyć, prawda, ale my mamy też czarne karty w historii. Słuchajcie,
No to ja bym się tego nie wstydził, tylko wręcz odwrotnie. Może to nas wzmacniać, prawda? Że my się dowiemy, że wcale tacy wesali nie byliśmy, prawda? Czy ten Bolesław Grobry, gwałciciel, prawda? Słuchajcie, taka charakterystyczna sprawa. Każdy władca, który wprowadza chrześcijaństwo w Europie, zostawał świętym. Na ile on faktycznie był święty, nieważne, zostawał święty. Ale Mieszko nie został święty. I no wprawdzie jeden z braci króla został święty w XVI wieku, ale żaden władca u nas świętym nie był. Ja bym naprawdę usilnie dążył do powstania jednego podręcznika historii dla całej Europy, żeby dziecko w Hiszpanii, w Niemczech i w Polsce uczyło się tej samej historii. Być może powinniśmy pamiętać również o Rosjanach. Oni mają straszne zakłamane tę historię. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, Gosia, przepraszam cię bardzo, bo tu może jak to się mówi, zaburzę sposób waszego myślenia. Ja bym natychmiast przywrócił gimnazjum. Sorry. Ja mam taki pogląd. Po prostu te gimnazja to były dla wielu miejscowości, tych małych, to nie chodzi o Gdańsk, to była szkoła wyższa. I Gosiu, i mało tego, i był obowiązek kończenia tego gimnazjum. W tej chwili ci ludzie są wyrzucani ze szkoły podstawowej, prawda? Jednak te gimnazja, które istniały, one miały rozliczne błędy. One po prostu miały rozliczne wady. Ale to było coś, co wpajało w tych uczniów, no jednak tą wiedzę trochę lepszą niż to, co było w szkole podstawowej. Na temat gimnazjów ja często rozmawiam z osobami właśnie z oświaty. Gosiu, wszyscy mówią, nie możemy robić zamieszania dzieciom w mniejszej głowie, nie możemy wprowadzać tego gimnazjum. Ja niestety mam taki pogląd, jest to tylko mój pogląd, wprowadziłbym natychmiast gimnazjum, żeby, jak to się mówi, ten poziom intelektualny szarego naszego obywatela był nieco wyższy. Ja mam do czynienia z ludźmi, którzy w dawnych czasach skończyli szkołę podstawową, może czasami nawet mają maturę i słuchajcie, ich poziom, jak to się mówi, wiedzy jest nie tyle zerowy, ale minus 5, prawda? Minus 5. To tyle bym powiedział. Natomiast upierałbym się, być może ten mój postulat gimnazjum jest mało realny, ale postulat jednego wspólnego podręcznika historii jest, i cały system oświaty musi być niezależny od państwa. Mnie się wydaje, że po prostu tak samo jak mamy niezależne sądownictwo, prawda? I nie wolno w państwie demokratycznym wtrącać się państwu do Sądu Najwyższego, prawda? To trzeba tak ustalić, że żaden minister sprawiedliwości nie decyduje, kto jest prezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku. Tak samo system oświaty powinien być niezależny. Nie powinno być ministra oświaty. To powinna być system oświaty powinien być niezależny od władzy państwowej. Struktura. Nie wiem, powołajmy naczelnego nauczyciela Rzeczypospolitej, prawda? I on ma tam swoich kuratorów, prawda? On ma swoich kuratorów, poniżej kuratorów są dyrektorzy szkół. Stwórzmy ten system oświaty. Pamiętajmy o tym, że mamy tradycję, bo w końcu wyższe uczelnie mają swoją autonomię. Mają swoją autonomię. Słuchajcie, ja sam pamiętam jak dzisiaj, 68 rok w Poznaniu, milicja obywatelska chciała się wedrzeć na teren Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Wyszedł szalenie partyjny, czerwony jak cholera. Prodziekan wydziału i powiedział stop. To jest wyższa uczelnia, ona ma swoją autonomię, tu ma wchodzić w wolę.
A wewnątrz było mnóstwo studentów i się schowało, no schowało się do tego wydziału, na korytarzu. Dobra, wracam do razu. Ja chcę Kasiu, przepraszam cię bardzo, ale pierwszy tam się zgłaszał Tomek, który siedzi przy drzwiach. Ja tu jestem moderatorem. Tomek będzie pierwszy, bo pierwszy podniósł rękę, także przepraszam cię bardzo, będzie to Tomek. Dzięki. Zadanie no, poprawne wymiany, no, proszę Państwa, tak? Nie, zaraz. Zaraz. Ja ograniczę wypowiedzi, przepraszam, teraz złota. Paweł, co do edukacji, to w ogóle ja się zgadzam z tym, że mam nadzieję, że to nie powstanie nowy europejski hit, tylko rzeczywiście rzetelny. Obrażasz w tym momencie Parlament Europejski, tak? Nie obrażam, no. Bo nie wiadomo, kto ma stworzyć i kto być wydawcą. Robię zastrzeżenie, a cały świat i Europa gdzieś tam w to prawo skręca, więc nie wiadomo, za którym zakrętem powstanie ten prawdziwy podręcznik, nazwijmy. Natomiast z tym odbrązawianiem historii to trochę pojechałeś po bandzie. Proszę bardzo. Bo być może moja wiedza nie jest tak szeroka i ścisła, ale kilka punktów takich mi się nasunęło w trakcie twojej wypowiedzi. Po pierwsze, jeżeli chodzi o Krzyżaków, to bodajże oni mieli, to nawet niedawno czytałem, tylko nie przytoczę źródła, w swoim regulaminie, nazwijmy to regulaminem czy zasadach, że i teraz albo rycerza, albo zakonnika mogą przyjąć tylko Niemca. Więc to, że to był taki uniwersal, może dlatego ich tylko 200 było jako ten, ale była co do zasady i powiedzmy, jeżeli mówimy o sposobie funkcjonowania, no to właśnie od Krzyżaków zaczął się w pewnym sensie ten mir pruski. Można by tak rozciągnąć bardzo mocno. I tu druga uwaga, właśnie to rozgraniczenie między Prusakami a Niemcami. Bo jeszcze wcześniej było cesarstwo niemieckie, które tam wybierało swojego cesarza wielkiego, nie rzymskiego. I po prostu prusactwo, nazwijmy to, to jest moje zdanie, na bazie jakby tego swojego wcześniejszego historycznie zakorzenienia też w zakonie, miało zupełnie inny model funkcjonowania społecznego niż Niemcy, nazwijmy to, centralne. I później nawet się skierali, to Bismarck, to dobrze zaznaczyłeś, scalał te ziemie, walczyli z Austriakami, którzy byli też w pewnym sensie niemieckojęzyczni i też byli, można powiedzieć, Niemcami, więc to ten pruski narzucony mir, zresztą o, i tu też taka jedna uwaga, a propos tych rozbiorów i tej całej dobroci wynikającej z niej, to głównie Prusacy przy rozbiorze Polski namajstrowali, bo Rosjanom wcale aż tak to się nie marzyło. Tutaj, że Aleksander to nawet chciał pełną autonomię Polski dać, byleby on miał koronę. Tak jak z kolei z koroną wazów, trochę, tylko w drugą stronę. To jest taka w zasadzie ta druga uwaga co do historii. Trzeci sprawa, tak poleciałeś tylko trochę, ostatnio się interesowałem Ukrainą. To faktycznie no, można powiedzieć, że zgwałcił, może wziął jako ten, tylko że wziął sobie tą kioską księżnego z siebie, żeby ona była z nim dalej. Nie był to akt jednorazowy. Tam jeszcze były przepychanki, kto komu z powrotem odda, zabierze. Ta historia jest taka, jak sam zresztą mówisz, złożona. Ja bym chciał. A to wracając do edukacji, chciałbym, żeby zaczęto pisać historię pokoju, nie historię wojen, bo cały czas jesteśmy faszerowani właśnie historią wojen i konfliktów. Mało się mówi o tym, co się dzieje, jakie alianse i
sposoby funkcjonowania są w czasach pokoju. To byłaby taka dobra historia dla Europy. To tyle. Tomek, jeżeli mogę ci odpowiedzieć, to tutaj wiesz, jeżeli chodzi o zakon krzyżacki, nie? To był zakon krzyżacki imienia Najświętszej Marii Panny narodu niemieckiego. Więc ty się nie dziw, że oni przyjmowali Niemców. Joannici przyjmowali Francuzów, prawda, i Włochów, a Templariusze przyjmowali wszystkich. Bo nie było. Tylko powiedziałeś, że to nie był niemiecki, dlatego sam teraz jakby pogłębiasz ten temat, który ja delikatnie zahaczyłem. Bo ja uważam, że to był niemiecki zakon. No, no dobra, ale to była, to była niemiecka instytucja, natomiast to nie było państwo niemieckie. Dlaczego doszło do likwidacji państwa krzyżackiego? Tu jeszcze króciutko, tylko jedno zdanie. Dlatego, że Albrecht Hohenzollern skonfliktował się z cesarzem niemieckim i ten go nie bronił. Nie mam więcej pytań. Dobra, to teraz ja. Tak. Chciałam poczarować i odkłamać dwie legendy, które krążą od dziesiątek lat po Gdańsku. Pierwsza legenda to jest o rzezi gdańskiej. Tutaj nie było 10 tysięcy trupów. Kanał Radunia ani Motława krwią nie spłynęła. Wewnątrz fos miejskich, które były znacznie bardziej ciasne niż te, które były zasypywane w XIX wieku, mieszkało mniej niż 5 tysięcy mieszkańców. Liczono, że do 50 obywateli mogło zostać straconych. Tak liczono. I to jest cała rzeź. Druga legenda to jest straszliwa zupełnie, zakłamana doszczętnie przez panią Naukowską o produkcji mydła, przemysłowej produkcji mydła w zakładzie anatomii patologicznej przy ulicy Marii Skłodowskiej przez profesora Spanera. On otrzymywał zwłoki po wykonanych karach śmierci bez głów, też z aresztu. Otrzymywał zwłoki z zmarłych, nie pamiętam jakich okolicznościach, z zakładów chorób psychicznych. I potrzebne były szkielety do powstałej niedawno Akademii Lekarskiej, w tym miejscu, gdzie ona tam w tej chwili stoi. Te zwłoki trzeba było wygotować w kółku sodowym. Produktem ubocznym, siłą rzeczy, było płynne coś w rodzaju mydła. I tym mydło stoły sekcyjne. Kilka, przy użyciu jakichś związków chemicznych, kilkadziesiąt procent twardego mydła z czymś ściernym, z jakimś proszkiem ściernym, było wyprodukowane. Kilka z nich dostał jakiś pomocnik o nazwisku Mazur i się zrobiła legenda. Tak mówią naukowcy, badacze historii. I reszta jest opisana w internecie. Bardzo, bardzo dobrych opracowaniach prowadzonych przez naukowców. Znaczy ja mogę tylko powiedzieć, że też Basiu znam te dwie opowieści. I rzeczywiście tej rzezi gdańskiej nie było takiej, jak była. A jeżeli wymordowano, to właśnie tych Lubeczan. Natomiast jeżeli chodzi o doktora Spanera, no to cóż, no, po wojnie powstawały straszne rzeczy, bo trzeba było tym Niemcom. Tak, a poza tym dokować, ale jednocześnie Basiu. Jakieś opracowanie. Ostatnio to jest profesor, nie pamiętam nazwiska, ale ja mam link u siebie. Dziś po wojnie profesorowi Spanerowi zarzucono, że on nie dopilnował jakichś szczegółów w pracach biurowych, administracyjnych. Czegoś tam się dopatrzyli. No i on popełnił samobójstwo. Basia, ja mam taką propozycję. Nie idźmy za mocno w wybielaniu. Ja nie wybieram, tak. Tylko odkłamuję. Odkłamuję, dobrze. On jest, nie był potworem.
po prostu nie był potworem, który produkował bydło na skalę przemysłową. Czy jeszcze jakieś pytania? Znaczy ja mam jedną tylko uwagę w zasadzie do tej wypowiedzi, bo ładnie te przez historię przeleciałeś, a kwestia jest tego podglebia, które spowodowało, że Niemcy mieli swojego Führera. I też zapoznałem się z takim opracowaniem, gdzie było określone, że wielu artystów, badaczy, filozofów przed jeszcze pierwszą wojną światową, to był taki pewien ciąg zdarzeń, tak zwanego wypatrywanie w Niemczech Mesjasza, który ten naród poprowadził. No, tak się złożyło, że wybrano tego małego Austriaka i co dalej, to wiemy, tak? ale to podglebie takie oczekiwania na ten jakiś cudowny zjawisko, które poprowadzi naród niemiecki do zwycięstwa, do wielu ludzi kultury, sztuki w tym uczestniczyło wcześniej. Stąd może później ci profesorowie ze studentami przy książkach spotkali. To wszystko. Hania? Ja chciałam powrócić do tego problemu edukacji właśnie historii, że właśnie też bym popierała, ale tą historię, żeby oddać najnowszą. Ja uważam, Europy, szczególnie dla nas wszystkich, dla całej Europy jest ważna historia od I wojny światowej do czasów współczesnych. I to powinna być wspólnie opracowana też historia przez naukowców, bo to ona jest najbardziej świeża, bo historia zawsze się wiąże najdawniejsza z jakimiś mitami. I my nigdy na 100% nie będziemy wiedzieć, które źródła są takie 100%. Ale ten okres od pierwszej wojny do dzisiaj jest w jakiś sposób udokumentowany. I właśnie, żeby młodzież przede wszystkim w programie szkolnym była właśnie głównie Europy historia, bo młodzież uczy się tak de facto, z tego co ja słyszę i rozmawiam z młodzieżą, że uczy się głównie historii Polski. A historii trzeba uczyć właśnie w kontekście stosunków całej Europy, to co powiedziałaś, jak ona się w ogóle się kształtowała, jak spojrzymy w najdalsze. To się okazuje, że my tutaj mamy się za Polaków, ale tak naprawdę to nie wiemy, jaka krew nas płynie, bo tu przemieszczały się przez te ziemie różne narodowości i nacje i to się wszystko wymieszało. I najważniejsza jest ta edukacja dla tych młodych ludzi, uważam, z tego okresu i to powinno być w podstawie w ogóle programowej w szkołach wszystkich, właśnie taka historia całej Europy, wszystkich tych stosunków od pierwszej wojny do teraz, łącznie z ujęciem tej Unii naszej, w której teraz jesteśmy, że dzięki tej Unii ten pokój i dlaczego, nie, bo teraz jak byliśmy nawet tam na tym wykładzie, że spory są, były i będą, ale ważne jest, żeby te spory nie doprowadzały do wojny. I Unia właśnie jest takim przykładem właśnie takiej egzystencji, że tyle lat mamy pokój w Europie dzięki temu, że jesteśmy zjednoczeni w tej Unii Europejskiej. I to uważam właśnie, to młodzież od, po prostu od, to powinna każda wiedzieć, bo ja uważam, że nasza młodzież naprawdę nie zna dobrze historii, tej najnowszej historii nie zna. I to jest taki właśnie mój, uważam, że to jest najważniejszy problem, żeby ta nowożytna historia była w podstawie programowej, ale opracowana przez naukowców, a nie przez polityków, bo w tej chwili to ta historia w szkołach to jest głównie polityczna, no i ciągle się ocieramy o tą politykę. Ja bym tutaj Hani dodał coś takiego, że ja nie wiem, jak to wygląda w podręcznikach, jak to naukowcy ocenili, ale chodzi o denazyfikację Niemiec i świadkowie historii mówili mi wprost, że owszem, naziści byli w wymiarze sprawiedliwości, byli w gospodarce, ale w oświacie
Jeżeli ktoś ma jakiś incydent nazistowski w czasie wojny, wara od oświaty. Tam musieli być ludzie poza wszelkim podejrzeniem. No i efekty mamy. Efekty mamy. Być może po prostu jest to może nauczka dla nas, prawda? My też może tym skupić się na oświacie. No właśnie ta oświata powinna być no, przede wszystkim edukacją, bo nasze problemy i właśnie świadomość społeczeństwa obywatelskiego, te zaległości, to właśnie tkwią w tym, że młode, szczególnie pokolenie, no naprawdę nie jest świadome, nie zna tej problematyki właśnie takiej. Uczy się tylko, no, z każdym co rozmawiam, to jakąś tam historię Polski, wszystko od Polski, ale żeby po prostu, jeżeli sam się nie interesuje, nie czyta książek, to on w ogóle nie ma żadnej wiedzy o historii Europy, tej najnowszej. To następny, Agnieszka. Ja chciałam króciutko dowiedzieć, bo ja się zainteresowałam tymi czasami siedmiu, czy jest takie ciekawe. No i generalnie wiadomo, że to jest największa bitwa czasów w Europie średniowiecznej, największa armia się wtedy stanu, nie? To 30 tysięcy tu, 30 tysięcy tam. I tak jak mówiłeś, rycerzy krzyżackich było 200, prawda? Oczywiście oni zaciągnęli do tej swojej armii jako tych rycerzy, nie rycerzy, tylko tych takich żołnierzy, powiedzmy, powstało mnóstwo, do tych 30 tysięcy, oprócz tych 200 rycerzy krzyżackich, były tysiące rycerzy z Europy Zachodniej, którzy ich wsparli. Bo to była bitwa w obronie, tak była postrzegana przez wielu społeczeństwa, jakie dało informacji zupełnie inne niż teraz, ale to było starcie chrześcijaństwa, takiego ugruntowanego i tak dalej, z świeżym chrześcijaństwem i pogaństwem tak naprawdę, bo ta armia Jagiełły, no to Jagiełły wiadomo, on tam parę lat był ochrzczony, dobrze... No 20 kilka lat. No dobra, ale co to jest, a jeżeli masz pokolenie ze sobą, ale przecież oprócz armii Jagiełły, to nie była armia litewska, ale było mnóstwo, oczywiście byli tam Czesi tamtego, zresztą to się narodowo nie dzieliło, prawda? W ogóle narodami byli ci zwolennicy Krzyżaków, no taki prestiżowy to była raczej grupa, no bo tutaj już szlachetni urodzeni rycerze Niemiec, setki lat historii chrześcijańskiej. No i ci Worysze tutaj, Jagiełło i jego zwolennicy. I też po tej bitwie wielu ludzi w Europie darło głos w głowie, jak to możliwe, że tu chrześcijaństwo przegrało z pogaństwem. Tak to wyglądało, tak naprawdę. Czyli to nie była wojna Polaków z Niemcami. W mentalności przeciętnego Francuza, nie mówię o Niemczech, Francuza, Belga, Holendra i Anglika, bitwa pod Grunwaldem to była wielka klęska tej Europy, tej prawdziwej Europy, przeciwko tej innej Europie, tej nowej Europie. Ale muszę ci powiedzieć w ten sposób, że grosił pod Grunwaldem to byli Polacy. Dobrze uzbrojeni, dobrze opanowali to rzemiosło wojenne. To byli i nie tylko, bo nie pamiętam szczegółów, ale wiem, że były również jakieś... No tutaj by się przydała jakaś... Całkowicie pogańskie oddziały. Też były. No byli Tatarzy. Tatarzy, tak. Bo po prostu nastąpiła tam wojna domowa w Hanacie, w głowie Ordzie i ci, którzy przegrali, skromni się podobnie jak Władysława Jagiełły. Tutaj na pewno mocno osłabiało taką legitymację, że tak powiem, tej strony, że to my tu chrześcijanie, Polacy walczymy z brzydkimi Niemcami. Nie, Agnieszka, proszę się nie używać słowa Niemców. Krzyżakami, tak. Bo do tych Niemców tam było naprawdę niewiele. Tutaj naprawdę
Słuchajcie, to co się na Litwie wypisuje o Unii Polsko-Litewskiej i tym, tej wojnie z Krzyżakami, to naprawdę włosy dęba stają. Tutaj naprawdę jakaś wspólna komisja, która by ustaliła, jak to naprawdę było. Ja wcale tutaj nie chciałbym jakiegoś polonocentrycznie bronić jakiegoś polskiego punktu widzenia. No proszę bardzo, nie, zajmą się tym naukowcy i ustalą, jaki był wkład Litwy. Na pewno Unia Polsko-Litewska nie nastąpiła z powodu zagrożenia Krzyżakami, bo wielki książę litewski Witold w tym okresie poprzedzającym bitwę pod Lubaczem wielokrotnie był sprzymierzeńcem Krzyżaków. Wielokrotnie był sprzymierzeńcem. Unia nastąpiła, ponieważ Litwa nie dawała sobie rady wzrastającą potęgą Moskwy. Wzrastającą potęgą Moskwy i tam i trzeba było po prostu tutaj wsparcia polskiego, żeby tam sobie dawali radę. Nie? I tak naprawdę przez przynajmniej 200 lat było, prawda? Że był kłopot z Moskwą, no to przychodziły posiłki polskie i pomagały. To teraz Andrzej jeszcze w międzyczasie się nie śmiał. A to przepraszam, ja mam. Ja to bym chciał powiedzieć rzecz. Dość oryginalne przedstawienie historii. Burzące stereotypy. Nie wiem, czy to można byłoby jakieś, powiedzmy, z innych źródeł jeszcze zasięgnąć informacji. Nie chciałbym za każdym razem prosić Janusza Kowalskiego. On był o Niemczech w stosunkach posłynnych, skoro powiedział. Nie, to już jest żart. Andrzej, po prostu na pewno będziemy mogli zweryfikować tutaj to moje wystąpienie, bo na pewno będzie u nas pani profesor Koszyczkowska, tylko po prostu sprawy zdrowotne spowodowały to, że prawdopodobnie zostanie u nas na wykładzie jesienią. A za tydzień będziemy mieli też na temat tych stosunków polsko-litewskich. Być może można zadać takie pytania pomocy. To był taki żart, oczywiście, a tak na poważnie, to wydaje mi się, że każde pokolenie ma swój czas, każde pokolenie odbiera wydarzenia historyczne, czyli te, które już miały miejsce, w sposób powiedzmy dla siebie jakby najbardziej odpowiedzieć. To znaczy tak, my, moje pokolenie, pokolenie moich rodziców przez pryzmat II wojny światowej. Pokolenie moich dziadków, jeszcze pierwsza wojna światowa i to odbiór relacji polsko-niemieckich przez pryzmat tych wydarzeń powiedzmy samo w istotny sposób się narzuca. Dlatego też my, pamiętając II wojnę światową i skutki fakt wymordowania około 20-30 milionów ludzi, to wiesz, no cały czas uważamy, że winę ponoszą Niemcy. I teraz stosunki polsko-niemieckie przez pryzmat tych wydarzeń drugowojennych, no nie dajmy tak od razu myk załagrzeć. Zgadza się. Jest kwestia Unii Europejskiej, o której mówiła Hania. Tak, Niemcy w 80 roku stanęli na wysokości zadania, tak samo jak zresztą cała zachodnia Europa. Na wysokości zadania stanęła. My zaś dzisiaj jak gdyby oddajemy to w stosunku do Ukrainy. I historia się dzieje. My w stosunku do Ukraińców na przykład, nasze spojrzenie na Ukrainę diametralnie się zmienia z dnia na dzień. Więc taki rys historyczny sięgający Mieszka, Krzywoustego i tych innych
mało na temat stosunków polsko-litewskich, no bo my żyjemy tu i teraz i nas interesuje historia jak gdyby współczesna, sprzed 10-80 100 lat. Andrzej, ja pozwolę sobie tutaj wytłumaczyć się trochę, dlaczego ja dałem ten tytuł Tysiąclecie relacji polsko-niemieckich, ponieważ cały czas komuniści, a teraz pisowcy, cały czas mówią o tym tysiącletnim antagonizmie, prawda? Wracał się za mnie do tego słowa chlubnego i to trwa do dzisiaj, prawda? I chodziło mi o to, żebyśmy odkłamali tych, jak to się mówi, obszarów, które należy odkłamać. Powiedziałem na samym wstępie, jest dużo, prawda? Bo nie tylko musimy odkłamać polskie zachowanie w czasie II wojny światowej, chodzi mi o relacje w stosunku do obywateli polskiej narodowości żydowskiej. To było okrutne. Jak i prawda, istotną rolę tych żołnierzy, którzy nie potrafili przejść do cywila po zakończeniu II wojny światowej i których dzisiaj pewna opcja nazywa żołnierzami wyklętymi. Tak nie do końca, bo my powoli poznajemy, dlaczego ten ostatni żołnierz wyklęty, dlaczego tak długo walczył, ponieważ karnie go odpowiadał za zamordowanie Żydów. To dopiero wychodzi. Gdzie walczył do 1963 roku? Tak. Gdzie walczył? Nic nie robił. No, siedział gdzieś tam. No to siedział w górze. Ale my powoli to odkrywamy. I na pewno, mam świadomość, stąpamy po takim grząskim gruncie. Bo nie możemy zapomnieć o breweriach całego społeczeństwa niemieckiego. Ja cytowałem tutaj badanie opinii publicznej w 1945-1946 roku. Prawda? Oni uważali, fajny system był, czyli wina tego społeczeństwa. Prawda? Nie możemy o tym zapomnieć, a jednocześnie pamiętajmy o tym, że w innych czasach, może były inne warunki, było to zupełnie inaczej. Tutaj chciałbym jeszcze to powiedzieć taką jedną rzecz, bo mieliśmy 3 maja, mieliśmy święto Konstytucji 3 maja. Otóż Niemcy w I wojnie światowej, w kwietniu, to było chyba 16 kwietnia 15 roku, zajęli Warszawę. No i gubernator wojskowy pierwszą rzecz, jaką zrobił, no słuchajcie, wy przecież macie teraz 3 maja święto o rocznicę Konstytucji. Trzeba ją obejść, nie? No i było pierwsze obchodzenie Konstytucji 3 maja, właśnie z inicjatywy dowództwa niemieckiego, które opanowało Warszawę. No takie szczegóły. A czy to przekreśla brewerie niemieckie w czasie II wojny? Nie. 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 To było i tak. Ale umówmy się, że ten komendant niemiecki chciał pozyskać polskich żołnierzy do walki z Rosją. Tak, zgadza się. Robili tak. No ale co było, to było. Nie, ale słuchajcie. Propaganda zawsze działa. Niemcy przecież ujawnili prawdę o Katyniu. Tak? Ja oglądałem kroniki niemieckie z okresu wojny, gdzie każda się kończyła napisem: Polacy, pamiętajcie o Katyniu. Do Katyniu. Nie dlatego, że mi zależało na prawdzie, tylko dlatego, że obudzić Polaków przeciwko Niemcom. Przeciwko Rosjanom. Ale słuchajcie. Będę wredny w tej chwili. W Wehrmachcie służyło więcej Polaków niż w armii polskiej. No ale nie do końca to nie było wojska, to nie było ochotników. No po pierwsze. Dobra. Wiemy, tak, wiemy. W Armii Czerwonej też Polacy nie służyli tak złotą. Ratasz mnie. Nie wiem, czy ktoś z Państwa Mirek ma rację, że wypadkowa jest nie to, że taki dobry był komendant wojskowy niemiecki, prawda? On miał swoje cele. Tym niemniej myśmy mieli w tym momencie pierwszy raz święto Konstytucji 3 maja. Dobra, proszę bardzo. Teraz Zygmunt, bardzo proszę. To Zygmunt, tak się nie doczekał. Hania w zasadzie powiedziała, chodzi o edukację. Twoje stwierdzenie o tej książce, o czy podręczniku, o historii Europy. Chyba nie przejdzie, bo byłby za gruby, za szczegółowy. Był gdzieś chyba pomysł, mi się wydaje, kiedyś, żeby historię poszczególnych narodów, czy nacji, krajów
powstawały gdzieś tam właśnie w współpracy z Unią, która by to kontrolowała. Żeby tam głupot nie napisali, żeby było w miarę, że tak powiem, obiektywne i to byłoby chyba rozwiązanie, bo nawet w dzisiejszych czasach, pomijam to, że one są specyficzne, ale tego problemu, tego patriotyzmu, nacjonalizmu, to byłoby strasznie trudno, żeby to odejść od tego, bo to służy wielu, wielu powiedzmy, systemom, żeby kierować tym ludem. Także chyba powinno się pójść w tym kierunku, a uczyć generalnie krytycznego stosunku do informacji, które są. To jest jedno ze źródeł rzeczy, jedno z podstawowych zadań edukacji. Nie? Żeby cokolwiek masz, bo ty i tak nauczysz kogoś, dasz podręcznik, a potem ktoś idzie do mediów społecznościowych i tam hulają różnego rodzaju teorie. Także musisz nauczyć ludzi, żeby myśleli. To nie jest takie. Ale zgadza się, to jest jakby odrębny przepis. Nauczyć ludzi samodzielnego myślenia. Natomiast krytycznego. Natomiast wbrew tobie ja uważam, że taki podręcznik no byłby trochę gruby, ale to dałoby się zmieścić. Historia była także historią, nie tylko historią wojen. Ja w pewnym momencie odkryłam przypadkiem, że także jest historia rozwoju przemysłu. Basia, to cały semestr. Cały semestr. Nie da się. Tutaj i tak przypominają się pewne rzeczy, których nie powiedziałem, nie jestem w stanie poprawić. Jola, proszę bardzo. A ja mam pretensje, bo widzę, że to się ciągnie do tej pory. Mnie wielu rzeczy nie nauczono. Sama doczytuję teraz, że te na przykład czasy piastów były niezwykle okrutne. Tam się tłukli, zabijali. Kobiety były wspaniałe, czyli te księżne, które wychodziły za mąż, za naszych była wartościowa, jeżeli tam go umiała, żeby zabił i spalił kogoś. Ja to czytałam, bo to była książka Kobiety z Zapiastów. Ja nie mogłam przez to przejść. Jak mnie uczyli w komunie, no to piastowie, no to po prostu aniołeczki takie, ledwo to ubrane za gąskami latały. To było zakłamanie okropne. Już nie mówię o II wojnie światowej, jacy to my biedni, a poszłam sobie dwa razy do muzeum jeszcze za Tuska i zobaczyłam, jak ta druga wojna, będąc starą kobietą, dopiero zobaczyłam, jak ta druga wojna światowa wyglądała. I to wszystko znowu zniszczył. I mój syn miał to samo, bo jak on chodził na teraz 30 parę, to nie było fajnie od historii. Nie wiem, chyba uniki robili wtedy. To jest taki wspaniały przedmiot. I dwa tumany już są w mojej rodzinie. A wracając do Niemców. To jest najlepsze muzeum II wojny światowej tutaj. Cała Europa pokazuje cierpienia zwykłych ludzi. Ale już teraz nie. Władzy, ja tam nie byłam. Do układu z Niemcami. Moja matka wtedy była piękną dziweczką, młodą i opowiadała bardzo fajne rzeczy. Była na robotach przymusowych, ona była z Warszawy. Bardzo im Niemcy pomagali. No tyrała na roli. Kobieta z Warszawy na roli tyrała, nie? Ze swoją młodszą siostrą. I tam dokarmiał ją jakiś tam facet, Niemiec. Bardzo miłe miała wspomnienia. I przecież ona ani ubrana, no bo wojna jeszcze, przewóz tych ludzi. Gdzie ci zabierali takie po 12, 14, 16? No, młoda dziewucha, no. Ale i wstydzę się to mówić, ale mówię, bo ja nienawidziłam nigdy Rusków. Powinnam iść na terapię. Również jakiś tam
dowódca rosyjski stanął ich obronie, bo ich napastowali. Więc, a ja nienawidzę tych Rusków, no. Nie można generalizować. No, w każdym razie mam duże pretensje, dużo czytam historii. Mój syn jest tłumany, czytam o Hitlerze, bo mnie bardzo interesowało. Pulitzera dostał Amerykanin. Taka książka, ja tylko udźwignę ci. Bardzo ciekawe rzeczy. Nie, że ja go wybielam, że... Ale nam mówili, że on idiota, że wariat jak ten nasz, co w szafie się wytera. I tak nieprawda. Człowiek się staje takim, jakie ma życie. On miał okropne życie, no i był katem takim. Okropne. Te Niemcy wtedy, w tamtych czasach, nam o tym nie mówili, no bo tylko my, taki biedny naród, biedny zawsze całe życie. I coś tam, tylko Matka Boska nad nami czuwa. U nich było też ciężko. Także bardzo żałuję, że to matematyka taka ważna i coś. Historia jest przepięknym przedmiotem. Jakoś tak, a i spotkałam teraz, nie będę ci skracać. Chłopaka, 16-latka, 16-latka, który też był zainteresowany współczesną historią, czyli też mu zakłamują, nie? Nie mogłam gęby otworzyć, bo druga siedziała równie piękna i mądra jak ja. I ona zna inną historię Gdańska. No i tak się toczą historie naszych dzieci, naszej nauki. I to takie smutne jest. Dobrze, dziękujemy. Ja bym tutaj chciał Bożego tylko powiedzieć, komentarz wasz tutaj. Jola, tutaj masz rację, jeżeli chodzi o poziom naszego czytelnictwa. To jesteś świeżo po rozmowie w Urzędzie Marszałkowskim, bardzo w jednym fajnym departamencie. I oni powiedzieli, że takie pytanie się ludzi, kto ile książek przeczytał rocznie, nie ma sensu w ogóle, bo każdy na wszelki wypadek powie, że przeczytał trzy książki. Ile osób w bibliotece wypożyczyło książki? Ile osób w księgarni lub w antykwariacie kupiło książki? I to są dane okropne, okropne, są poniżające, a jeszcze w Gdańsku w miarę jeszcze ta statystyka jeszcze jakoś tak trzyma się kupy. Dziękujemy. Teraz aby w którymś momencie powiedziałeś coś takiego, dlaczego Niemcy się tak zachowali w czasie wojny, jak się zachowali. Ja myślę, że to jest taki temat bardzo szeroki, który tak psychologowie mogli się wypowiadać, bo ja widzę szereg paraleli do tego, jak się Rosjanie zachowują w Ukrainie. Wydaje mi się, że tutaj nie bez znaczenia jest wychowanie i takie wychowanie, ta pruska szkoła, która uczy posłuszeństwa. I po prostu i to pranie mózgu. To samo było także zastraszanie. I zastraszanie oczywiście, ale od małego wychowanie w takim tak zwanym pruskim drylu. To miało też duże znaczenie, bo potem to pranie mózgu padało na taki podatny grunt, plus ten chęć rewanżu, o którym mówiłeś, i to po prostu wszystko się sumowało, ja to tak postrzegam. I podobnie w tej chwili to wygląda, myślę, u Rosjan, którzy zachowują się po prostu w podobny sposób. A jeszcze wracając do edukacji, chciałam dorzucić. Zgadzam się absolutnie z Hanią, bo zauważałam w szkole wielokrotnie, że młodzież nie ma zielonego pojęcia o najnowszej historii, właściwie o tym, co jest najważniejsze dla nas, dla podejmowania właściwych decyzji, często chociażby przy urnie. Natomiast jedyną dzienną datę, jaką pamiętają z historii, to jest data bitwy pod Grunwaldem. Dlatego bo to Bimber. Ale ja się w waszą wydaje mi się, jawi mi się takie przekonanie, że ocena historii, obiektywna ocena historii, to może się odnosić na przykład do Aleksandra Macedońskiego, może gdzieś tam do Mezopotamii, może gdzieś tam tak. Natomiast im bliżej naszych czasów, to ta historia jest jednak subiektywnie oceniana.
bo na przykład, gdy Jola mówiła o swojej mamusi, którą tam Niemiec dogarniał, to ja dla równowagi mogę powiedzieć o mojej cioci, która wróciła z Ravensbrück z obozu, na której mojej ciotce robili doświadczenia medyczne. No więc i to warszawianka, i to warszawianka. Moja ciotka była w sumie babcia cioteczna w powstaniu warszawskim. Po powstaniu warszawskim do Ravensbrück ją wywieźli i tam niestety Niemiec jej nie dokarmił. Tylko doświadczenie medyczne robił. To dyrektorka liceum obiektywnie. 71 roku. Tak więc mówię, obiektywnie historię oceniać, to raczej jest niezmiernie trudno, a szczególnie historię najnowszą. Słuchajcie, bo będziemy tak pomału. Ja tylko, jeżeli mogę ja powiedzieć, ja polecam bardzo Państwu książkę Normana Davisa. Rozprawa historyka z historią. Naprawdę bardzo spojrzenie. Naprawdę to jest takie historia. Trochę spojrzenie z boku. Osoba, która to jakby nie urodziła. Tak, ale ona ma dystans. Ja właśnie w komentarzu wrzuć tą książkę. Dobrze, mam wrzucić? Tak. Polecam, naprawdę. Znaczy ja ze swojej strony polecam wszystkie publikacje profesora Davisa. Profesor naprawdę doskonale, bardzo się zna na polskiej historii, a jednocześnie ma to zalety, które nie ma nasz historii, nie ma nic z Polakiem. W związku z tym może spojrzeć na tą historię inaczej, tak samo jak nasi historycy pewnie na historię innych narodów, ale ponieważ zmierzamy do końca, to ja chciałam jeszcze przeczytać pytanie, które się pojawiło w internecie na naszym czacie. Tutaj Iwona pyta. Pawle, jak według ciebie jaka powinna być według ciebie reakcja gdańszczan, mieszkańców Pomorza Kaszub na odzywki pisowskie typu niemiecki gdański, niemieccy gdańszczanie, pan mówi po niemiecku i tym podobne. Chodzi mi o reakcję, a nie bronienie się. Tak, aby za każdym razem wysyłać jakąś adekwatną myśl w Polskę. Co byś odpowiedział na takie pytanie? Słuchajcie, ja jestem bezradny. Jestem bezradny. Będąc, bo tutaj jest Adasz, on jeździ do, też jeździ w góry, przyjaciel mój, prawda, Adam Kaszle, on jeździ w góry, ale ja będąc na Podhalu, powiedziałem, że jestem z Gdańska, to Gaśina powiedziała, to pan mówi po polsku. Telewizja państwowa. Tak, więc ja jestem bezradny. No bardzo dobrze, że my Gdańszczanie... Kiedyś nie było aż takiego szczytu. Nie było takiego szczytu. My Gdańszczanie po prostu rzeczywiście mamy jakieś takie... Żyjemy w jakimś takim bańce, no, jakiś genus Locji nosi się nad tym miastem. Pamiętajmy o tym, że w Gdańsku w 1968 roku była największa demonstracja antyrządowa, chyba Mirku, tak mogę powiedzieć, w Polsce. W Warszawie nie było tylu ludzi zebranych. 20 tysięcy osób zebrało się w Gdańsku, prawda? To było wtedy, prawda? I tu cały czas, jak to się mówi, Gdańsk kole w oczy każdej władzy. I cóż, no po prostu musimy się pogodzić. Ja ciągle powtarzam tą informację, ten dekret cesarzowej Marii Teresy, dlaczego tam ci wszyscy ludzie są tacy, jak to się mówi, święci i chodzą do kościoła. No, ukaz powstał, prawda, kara grzywny, trzeba chodzić. No i cóż, no, może należy im to powiedzieć w takim razie, jak ktoś mi mówi, że po prostu, że tutaj my mówimy po niemiecku. Swoją drogą, słuchajcie, ja akurat kurczę nie znam języka niemieckiego i bardzo żałuję. Bo ten język niemiecki, no fajno jest znać, bardzo się można sympatycznie wtedy poruszać w dużej części Europy. A propos Gdańszczan i tego niemieckiego pochodzenia. Ja w dawnych czasach byłem
to już może tak na zakończenie. Byłem po prostu na stypendium w Holandii. Bida jak cholera. Nie było nic tam. No, dobrze jedliśmy, ale jakoś takim środku, żeby coś zrobić nie było. Ale był jeden benefit. Za darmo mogłem jeździć koleją po całej Holandii. No to fajno, no to po prostu każdy wolny weekend jeździłem po tej Holandii, jeśli tylko dało. I między innymi wylądowałem w Nieuwerhem nad Renem. Idę w miasteczko i tam patrzę. Słuchajcie, nie powiem tego już po holendersku, bo już to zapomniałem, ale ziomkostwo gdańszczan w Holandii. Po prostu pewna część mieszkańców Gdańska nie czuła się wcale Niemcami. Nie czuła się wcale Niemcami. W 1945 roku wylądowała tam. Ja do dzisiaj żałuję, bo to była sobota, niedziela. Tak, to była sobota, niedziela i oczywiście tam było zamknięte, że nie stać mi było na przykład, żeby tam przerwać zajęcia i w tygodniu tam podjechać i porozmawiać z tymi ludźmi. Do dzisiaj bardzo żałuję. A ostatnie takie zdanie to też jestem nie w Holandii, tylko jestem w Hamburgu. Jest poniedziałek, w niedzielę były wybory. Oczywiście SPD dało w dupę Szwabom, jak to mówią, prawda? Wygrało wybory i jadę z miejscowym o imieniu Herman, doskonale mówiący po polsku. Jedziemy jego samochodem i Herman, tak twardym językiem, mówi do mnie, no Paweł, ale daliśmy ten Szwabom po dupie. Ja taki odwrót, bezwarunkowy, pies Pawłopa. Mówię, coś ty Herman, przecież ty też jesteś Szwab. A on zrobił się cały szefonie, ja nie jestem Szwab, jestem Danziger. No. Ja też a propos języka. Mieszkam w Gdańsku. Mieszkam w Gdańsku od 75 roku. Przyjechałem z rodzicami jako tamroczny czy tutaroczny chłopiec. Na ulicy, przy której mieszkałem. Nie, to była Jagienki. To była Jagienki i obecnie Dibuła. To było tak, że zostali na tej ulicy, bo wszyscy Niemcy się rozjeżdżali. Została rodzina Grinczelów, to pamiętam nazwisko. W domu mówili po niemiecku, z nami rozmawiali po polsku. Myśmy ich dzieciarnie wyzywali od szkoły. Więc oni strasznie to przeżywali i pewnego razu spotkanie z rodzicami i zaczęto to nam tłumaczyć i ci Grinczelowie wyraźnie powiedzieli, że im swobodniej mówić po niemiecku w domu, natomiast strasznie chcą tego polskiego się nauczyć, czy wrócić, bo bardzo łamaną polszczyzną mówili. I dlatego też sama kwestia języka, którego się używa, jeszcze nie znaczy nic w sumie, bo jeżeli się czuli Polakami, wtedy się gdańszczani dają Polakami, ale po nich mówili i nic się tego strasznego nie działo. Myśmy to potem zrozumieli, więc korygowaliśmy się i było fajnie. Przepraszam cię bardzo, ale my jesteśmy ograniczeni czasem. Ja wiem, że macie dużo do powiedzenia i super. W ogóle dziękuję ci, Paweł, i dziękuję wam też za tę interesującą dyskusję. I też nawet to, że czasami jest ciężko kogoś zdyscyplinować, bo macie dużo do powiedzenia. No ale to też temat jest na czasie i jest trudny, tak, dla nas. Jednocześnie mam nadzieję, że osoby, które nas oglądały, bo jeszcze mam nadzieję obejrzą, to będą miały takie poczucie, że jednak ta historia nie jest czarno-biała, bo Paweł, nie, to Paweł chciałeś nam przekazać. Ze stosunkami polsko-niemieckimi się jeszcze nie żegnamy, bo za tydzień będziemy gościli już wirtualnie
panią Ładę Konefał, która się tymi stosunkami zajmuje, więc pozostajemy w tym samym kręgu. Natomiast dziękuję dzisiaj wam tutaj na miejscu i państwu przed odbiornikami. Ja bym do wszystkich tutaj obecnych rzeczywiście bardzo zaprosić nieznane daty. Tutaj nasz szef Mirek ustali tą datę z panią profesor Rzeszkowską. Bardzo znanym naukowcem z Uniwersytetu Gdańskiego, która na pewno jesienią do nas przyjdzie i wygłosi wykład na temat relacji polsko-niemieckich. Po prostu będzie warto to posłuchać. Warto było się zająć i posłuchać. Dobrze, ja poproszę wszystkich o na zbiorowe zdjęcie. Bardzo proszę.